witam Was w kolejnym filmie. Dzisiaj jest wtorek, 3 grudnia. Jest godzina prawie 12, bo jest za 11:15. Ja wstałam dzisiaj późno, bo za 20:11, więc jest naprawdę bardzo późno, ale wczoraj wstałam wcześniej, więc dzisiaj sobie odespałam. Pisałam pracę magisterską, więc tak ostatnio po prostu tych vlogów jest trochę mniej, ponieważ chcę się zająć tą pracą magisterską, żeby po prostu mieć potem, ferie wolne. Zresztą też od lutego może troszeczkę mi się wszystko pozmienia, ale to Wam już powiem, jak się to wszystko uda i po prostu będę miała trochę mniej czasu, więc chcę najpierw zająć się teraz pracą, potem sesja, więc to są tak naprawdę takie ostatnie dni, kiedy te vlogi, kiedy te filmy są nakręcane dosyć regularnie, mogłabym tak powiedzieć. No teraz może nie tak regularnie, ponieważ też spowalnia mnie ten wolny internet i wrzucanie tego vloga na przykład 2 dni, czy jakiegokolwiek w ogóle filmu. Ja jestem nieumalowana, dzisiaj idę na kwasy, na drugie kwasy już i dzisiaj idę na kwas salicylowy. Nie wiem, czy pamiętacie, właśnie Wam mówiłam, że dzisiaj na kwas salicylowy, więc zobaczymy, jak będzie. Jeśli chodzi o stan mojej cery, ja jestem nieumalowana, zresztą jak widzicie, mam dużo przebarwień, ale wiecie, o, tutaj coś mi wystaje, ale wiecie, jak to jest, że no, krosta się zrobi szybko, a potem przebarwienie leczymy 3 miesiące. Ja mam tak u siebie, że każde przebarwienie po prostu bardzo, bardzo w takim długim czasie się goi, więc zanim się pozbędę tego wszystkiego, to na pewno minie kilka miesięcy, pewnie już będzie wiosna, o ile znowu mnie nie wysypie. I co do tego, bo no jak widzicie, no nie mam tutaj tak na tej żuchwie, nie mam tak już dużo tych kros. Tutaj ogólnie nie mam w ogóle, bo mam tylko same takie blizny, jakieś tam takie sróbki, bo oczywiście porobiły mi się po tym moim kremie ze Sylveco, więc takie tutaj nowe jeszcze mi się porobiły po prostu wcześniej, co Wam też mówiłam. Co do tych ziół, które piję, mi się wydaje też, że dużo właśnie pomogły te zioła, to stosowanie tych ziół i jak ja reaguję na te zioła. Powiem Wam, że pierwsze tak jakby rozpoczęcie picia tych ziół nie było takiego jakoś mocnego wysypu. Pamiętam, że jak ja kiedyś stosowałam te zioła, to bardzo, bardzo mocno mnie wysypało, ale to no, byłam tak dosłownie wysypana, tak jak na początku tych moich problemów z krostami, to byłam tak wysypana, tylko że na całej twarzy. Ja się w tym zraziłam, nie chciałam do tych ziół wrócić, no teraz już wróciłam, po prostu no, nie wiedziałam, co mam robić, zresztą widzieliście, że tabletki, antybiotyki też nie za bardzo pomagały. Więc wzięłam te zioła i czy mnie tak wysypało mocno po nich, to raczej nie, ale zaczęło mi się przetłuszczać buzia, zaczęło mi się przetłuszczać plecy i to są takie jakby chyba reakcje, jak to powiedzieć, takie może nie tyle co przełomowe, ale ta skóra właśnie tak się przez to zaczęła chyba oczyszczać, mogłabym tak powiedzieć. Więc tak miałam na początku, teraz już raczej na buzi mi nic nie wskakuje, no tutaj jakieś takie czasami jeszcze taka gulka mi się zrobiła pod, o tutaj na szyi, tak pod żuchwą, więc no tak nie, no nie bardzo, no ale niech już będzie. Trochę wczoraj jeszcze miałam takie znowu jak gdyby przetłuszczone plecy, to taka jest też reakcja, to może być taki okres przełomowy picia ziół, ponieważ zioła zazwyczaj pije się miesiąc, one tak starczają na miesiąc, no i teraz jest jak gdyby taka połowa picia tych ziół, bo ponad 2 tygodnie trochę piję, więc to może być taki okres przełomowy, trochę pogorszenia. Albo takie różne jakieś czynniki, które się pojawiają. Jeśli chodzi właśnie o te zioła, to myślę, że też one dużo mi pomogły, jeśli chodzi o tą buzię. Dajcie znać w ogóle, czy Wy sądzicie, że teraz jest już lepiej. Mi się wydaje, że jest już no, dużo lepiej niż było. Oczywiście najbardziej mi te blizny przeszkadzają, ale też stosuję tę maseczkę z kurkumy cały czas. Ona jest właśnie
przebarwienia, więc ją regularnie też stosuję. No to teraz pójdę na ten kwas salicylowy i on ponoć ma już bardziej złuszczać skórę i skóra ma schodzić, więc zobaczymy właśnie jak ten kwas salicylowy zadziała i wtedy, bo też pytałyście mnie, chciałyście, żebym opowiedziała trochę o tym kwasie azelainowym i ogólnie o kwasach. Ja Wam wtedy opowiem, kiedy ja zrobię sobie ten kwas salicylowy i będę miała jakieś takie porównanie tych dwóch kwasów. Zobaczymy, też mi ciężko opowiedzieć Wam o tym, ponieważ to muszą być zabiegi dosyć regularne. Co 2 tygodnie od 10 do 14 dni, trzy zabiegi pod rząd najlepiej. W sensie pod rząd, co pomiędzy tym okresem, tym odstępem tych dni, a ja będę miała tylko 2, ponieważ wyjeżdżam. Nie wykluczam, że pójdę gdzieś w Szczecinie. Aczkolwiek jest trochę trudno, bo no tutaj sobie idę z mamą, no poza tym trzeba się przesiąść na kozetkę, kozetki są wysokie, no wiecie, no po prostu tutaj jest mi wygodniej, mam taką możliwość, a tam funkcjonuję sama, więc tak. Dobra, ja trochę tak do Was pogadałam, bo chciałam Wam powiedzieć co i jak, idę pić herbaty, o, bateria mi się rozładowuje, muszę ją naładować i zaraz idę umyć w twarz, bo jeszcze oczywiście nie umyłam, muszę się umalować i tak, i będziemy działać. Chciałam Wam pokazać, jakie produkty do makijażu używam na co dzień, jakich dzisiaj użyłam. Są tak naprawdę produkty, które używam non-stop, może zamiennie czasami stosuję inny bronzer, więc tak, ale zanim Wam pokażę, chciałam Wam jeszcze pokazać moje paznokcie i ten nowy lakier, który mam na nich, który pokazywałam Wam w ostatnim vlogu. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Dzisiaj mam w ogóle ten sweterek, czekajcie, poprawię go sobie. Ten sweterek różowy z ostatniego vloga, nie vloga, tylko holu wyprzedażowego i fajnie wygląda właśnie ten niebieski z tym różowym, ale dobra, przejdźmy do kosmetyków, bo często mnie pytacie właśnie jaki podkład, jaki bronzer, więc dzisiaj Wam pokażę. Jeśli chodzi o pędzle, to pędzle bez zmian używam kabuki do twarzy, no i tutaj tylko do policzków i to jest do bronzera i do rozświetlacza. Maluję właśnie tym wszystko. W sensie nakładam róż, rozświetlacz i bronzer, do korektora, tutaj do rozcierania kresek, no i brwi. I co używam aktualnie do policzków, to używam ten bronzer z My Secret Face and Body Bronzing Powder, który moim zdaniem jest najlepszy, ale używam też z Rimmela takie trio, ale je zostawiłam w akademiku, bo po prostu nie trzeba było mi tyle tego brać. Eyeliner z Inglota, róż do policzków z Lili Lolo, który bardzo lubię i zaraz go otworzę i Wam po prostu pokażę, jak on wygląda, jaki ma kolor. Zobaczcie, on ma naprawdę cudowny kolor i pasuje idealnie do brunetek. Mój ulubiony korektor z My Secret, który mi się właśnie kończy, ale mam jeszcze drugi w akademiku, więc ten pójdzie do Denko. No i brwi. Brwi są tematem bardzo częstym na moim kanale, ponieważ tak naprawdę może nie tyle co na moim kanale, ale w komentarzach, ponieważ często mówicie, że mam takie ładne brwi i co robię. I ja maluję cieniami do brwi i dokładnie tym takim szarym cieniem maluję już od lat, naprawdę mam go bardzo długo, chyba odkąd zaczęłam kanał na YouTubie, to mam ten cień do brwi, ten jest dla, tutaj może będzie nawet lepiej widać, ten jest dla blondynek, bo jest taki lekko brązowy, tutaj mam żel taki do brwi, wosk do brwi, ale jego nie używam już dawno, więc tylko tym cieniem podkreślam delikatnie brwi. No i co tutaj jeszcze? To jest podkład z Lili Lolo w odcieniu, jak widzicie, o, widzicie? Więc w takim odcieniu. I co jeszcze? Korektor w odcieniu. O, też widzicie. Więc tak się prezentuje całość
mojego makijażu dziennego. Czyli wydaje mi się, że to naprawdę nie jest wiele, biorąc pod uwagę, że tutaj są same pędzle. Dajcie znać, czy wy używacie więcej, czy mniej. I tak się prezentuje mój makijaż w całości wykonany. Już jest godzina 13 i nie wiem, czy wam mówiłam, o której właśnie idę na te kwasy, bo idę o 16.15, o Punia przyszła, tupię już nóżkami. Chodź Punia tutaj, chodź kochana. Nie przyjdzie. I co wam jeszcze chciałam powiedzieć, bo ostatnio właśnie wróciłam do oglądania tych, tak nazywam to, kanały azjatyckie i chciałam się właśnie z tym z wami podzielić, ponieważ nie wiem, czy wam właśnie kiedyś to mówiłam, ale ja bardzo lubię oglądać Polaków, którzy wyjeżdżają do Azji. Bardzo mi się podoba to i właśnie swojego czasu w akademiku bywało tak, że nie spałam na przykład do 3 w nocy, bo oglądałam filmy. Właśnie pamiętam, że oglądałam długo, jak odkryłam kanał chłopaków z On The Way To TV, to Grzegorza i Sylwestra, oglądałam i właśnie ich podróże do Azji. Potem przerzuciłam się na Mariola w podróży i oglądałam Mariusza i Olę długo. Teraz oni na razie już nie podróżują. No i teraz oczywiście Maniek Rodzinka, czyli Maniek z rodzinką, którzy aktualnie są w Azji i podróżują. I powiem wam, że ja jak oglądam te filmy, to, a czyli ja już po prostu długo oglądam te filmy azjatyckie i ja tak mówię na to, to wiecie, tam bierzcie na to poprawkę, ale ja już mniej więcej wiem, co i jak, co gdzie, gdzie oni są i mniej więcej się orientuję i czuję się tak, jak ja bym z nimi podróżowała. I czasami właśnie wieczorem, jak tak leżałam na przykład do 3 w nocy i oglądałam te filmiki jeden za drugim, to ja czułam się tak, jakbym była z nimi. Tak jakbym ja akurat w tym momencie nie leżała w łóżku, tylko tak jakbym z nimi podróżowała i przebywała właśnie tę drogę z nimi. I powiem wam, że ja jestem tak zżyta z tymi filmikami i na jakiś tam czas znowu dałam sobie spokój i już nie oglądałam tych filmów i od kilku dni znowu oglądam właśnie Maniek Rodzinka i czasami tak siedzę i się zatracam w tych filmach i po prostu nie wiem, kiedy ten czas mija, a te filmy po prostu jeden za drugim lecą, więc to jest takie jedno z moich marzeń, żeby wyjechać do Azji i żeby zobaczyć to wszystko, aczkolwiek jak to oglądam, to jestem zawiedziona tym, że tam po prostu nigdzie nie mam udogodnień dla niepełnosprawnych. Ja sobie nie wyobrażam, jak ja bym miała wsiąść do tuk-tuka albo do jakichś tam innych pojazdów, które są tam po prostu wszędzie schody, wszędzie coś, ale to jest jedno z takich moich marzeń, żeby pojechać do Azji i właśnie, wiecie, nie jechać na taką wycieczkę typową, gdzie wynajęłabym sobie hotel i zwiedzała też wszystko takie, wiecie, zaplanowane, tylko właśnie tak pojechać w nieznane, tak jak właśnie oni to robią i wynajmują jakieś nie zawsze fajne miejsca do spania, no ale zawsze to przynosi jakieś przygody, więc tak bym chciała i dajcie znać w ogóle, czy wy oglądacie takie kanały. Ja bardzo lubię, naprawdę bardzo, bardzo lubię i właśnie aktualnie Maniek Rodzinka, a może niedługo jeszcze Mariola w podróży, jak oni wrócą do Azji, na razie się nie planuje, bo urodziła im się córeczka, więc na razie muszą ją odchować, a potem pewnie wrócą w podróż, więc tak. Dobra, idę trochę coś porobić, pewnie niedługo będę jadła obiad, za godzinę. No i nie wiem, kiedy się do was odezwę, może jak będę szła już na kwasy, to coś wam pokażę z drogi, albo jak już wrócę z kwasów i zobaczycie moją czerwoną twarz. Zobaczymy w ogóle, jak będzie z tym kwasem salicylowym, bo pani powiedziała, że on jest mocniejszy, więc nie wiem, aczkolwiek ja mam taką, niby z jednej strony mam taką gruboskórną tą twarz i raczej takie, nie mam takiego czegoś, że coś mnie może podrażnić, wywołać zaczerwienienie czy szczypać, ale na przykład jeśli chodzi o kremy, to ze względu na moją na przykład tłustą twarz mam problem, ponieważ
No ponieważ tak jak wiecie, często coś mnie zapycha, ale jeżeli chodzi o jakieś takie mocne stężenia tych kwasów, no to z tym azelainowym nie miałam problemu. Zobaczymy jak z tym salicylowym, bo on już jest mocniejszy. No ale to Wam wszystko opowiem jak wrócę. Jak widzieliście zresztą na filmie, sypie, naprawdę mocno, mocno sypie, ale taki fajny śnieg, taki puszek, a co w ogóle do twarzy, bo pewnie to Was bardziej interesuje, no to mogę mieć troszeczkę taką bardziej zaczerwienioną, takie zaognione te zmiany, które mam, te potrądzikowe właśnie, te blizny. Więc to jest norma, pani powiedziała, że może mnie trochę wysypać, jeśli chodzi o sam kwas, to nie szczypał mnie tak bardzo, było to na końcu ten trzeci etap, bo to są trzy etapy tego kwasu. Za trzecim razem mnie trochę po zmyciu szczypało, ale to naprawdę też było takie, nie było to jakieś takie mocne szczypanie, już kiedy pani mi nałożyła krem po tych kwasach, to było naprawdę ok, teraz już nic nie czuję, więc fajnie. Najbardziej nie chciałam właśnie, żeby mnie tak wysypało po tym zabiegu, no ale tak musi być, skóra się będzie oczyszczać, na pewno Wam będę mówić co i jak na dniach, jak po prostu to będzie, wiecie. Jak będę nagrywała vlogi, to będę Wam mówić, jak moja skóra to zareagowała. Światło jest kiepskie. Przychodzę do Was tylko dosłownie na chwilę, żeby się pożegnać. Co jeszcze Wam miałam powiedzieć? Pani kosmetyczka mnie dzisiaj trochę zadziwiła, ponieważ powiedziała, że znalazła mój kanał w internecie i nie wiedziała, że się zajmuję tym po prostu, że po prostu pokazuję to, co robię, pokazuję siebie. No ale to chyba normalne, teraz w internecie już po prostu wszystko można znaleźć, tym bardziej, że jak się wpisze Sylwia Guzowska czy jakiegokolwiek innego blogera, to wszystko wyskakuje i wszystko jest już wiadome. Więc miło spędziłam wieczór, potem jeszcze zaszłam do sklepu na zakupy, więc tak. No i teraz tak naprawdę będę już kończyć i do następnego. Pa!